Obecnie znajdujemy się w stacji hodowli roślin, a dokładnie na polu hodowlanym, gdzie na powierzchni 15 hektarów prowadzimy hodowlę twórczą i zachowawczą jęczmienia jarego. Podstawowym zadaniem hodowców jest wykreowanie nowych odmian. W naszych pracach hodowlanych dążymy do otrzymania odmian jęczmienia jarego charakteryzujących się wysokim potencjałem plonowania oraz ulepszonymi cechami użytkowymi. Jeżeli chodzi o ten gatunek, dotyczy to przede wszystkim odporności na stresy biotyczne, odporności na stresy abiotyczne, w tym okresowo występujące susze, z którymi borykamy się w ostatnim okresie. Dążymy do tego, aby nasze odmiany były odmianami wczesnymi, odpornymi na wyleganie oraz przydatnymi dla przemysłu paszowego i browarnictwa. Duży nacisk w naszych pracach hodowlanych kładziemy więc na hodowlę jakościową i hodowlę odpornościową jęczmienia jarego. Ze względu na duże zróżnicowanie wykorzystania ziarna jęczmienia, hodowlę jakościową prowadzimy w dwóch kierunkach w celu uzyskania odmian pastewnych oraz odmian browarnych. Odmiany pastewne muszą mieć przede wszystkim dużą zawartość białka oraz odpowiedni skład aminokwasowy. Z kolei odmiany browarne muszą mieć odpowiednie cechy morfologiczne, fizjologiczne i chemiczne oraz takie parametry technologiczne, aby otrzymać dobry jakościowo słód. Oprócz czynników klimatycznych i glebowych, czynnikami obniżającymi plonowanie jęczmienia jest również presja patogenów grzybowych. Jęczmień podczas całego swojego wzrostu i rozwoju jest narażony na taką presję chorób, między innymi na presję chorób mączniak prawdziwy, rdza jęczmienia, plamistosiatkowa jęczmienia czy rynchesporioza. Dlatego priorytetem dla nas jest również hodowla odpornościowa jęczmienia, bo tylko odmiany odporne i tolerancyjne na inwazję patogenów chorobotwórczych dają nam odmiany, które wysoko plonują, mimo inwazji tychże patogenów. W tej chwili mogę również powiedzieć, że w ostatnim okresie do Krajowego Rejestru zostały wpisane 3 nasze nowe odmiany jęczmienia jarego, a w sezonie 2020 4 nowe odmiany jęczmienia jarego biorą udział w doświadczeniach rejestrowych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych. Odmiany na poletkach. Pasjonat. Najnowsza odmiana pastewna, niosąca w sobie duży potencjał plonowania. Pasjonat ma niskie wymagania glebowe, dobrze radzi sobie w rejonach dotkniętych suszą przez dłuższy okres, wykazuje bardzo dobrą odporność na choroby oraz charakteryzującą się dobrym wyrównaniem ziarnem, wysoką masą tysiąca nasion i małą ilością pośladu. Awatar. Odmiana zarejestrowana w 2019 roku, która szybko stała się wzorcem plonowania dla jęczmienia jarego. Charakteryzuje się wyjątkowo stabilnym i wysokim plonem na obu poziomach agrotechniki. Dobry profil zdrowotności gwarantuje bardzo wysoką odporność na najważniejsze choroby jęczmienia. To odmiana odporna na wyleganie przed zbiorem, doskonale radząca sobie na glebach średniej jakości i słabych. Eldorado. Bardzo mocny profil zdrowotności zapewnia bardzo wysoką odporność na choroby jęczmienia. Wyrównane, dorodne ziarno o wysokiej masie tysiąca nasion i wysokiej zawartości białka gwarantują wysoką wartość technologiczną. Rośliny są średniej wysokości i dobrze się krzewią. Inne odmiany, które można zobaczyć na poletkach w Nagradowicach, to jęczmień jary nagradowicki, sprawdzający się na słabszych glebach. Nowa odmiana, oczekująca na rejestrację, to wysoko plonujący jęczmień pastewny, 102 i 101% wzorca, przystosowany do uprawy na terenie całego kraju, w szczególności zachodniej i południowo-zachodniej oraz środkowej Polsce. Odmiana charakteryzuje się dobrze wyrównanym ziarnem, wysoką masą tysiąca nasion i małą ilością pośladu. Rośliny są średniej wysokości 63,60 cm i sztywnej słomie odpornej na wyleganie.